Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na planszy. Dzisiaj będziemy mówić na temat gier, takiego wydawnictwa, którego gry zawsze robiliśmy hurtowo. Tak jakoś wyszło, bo to zawsze małe, bo karciane. No i będą to dwie, dzisiaj będziemy podwójny odcinek, czyli dwie gry od Tref Joker Line, które nie do końca wpisują się chyba w tę linię, bo będziemy mówić o Boss Monster, który jest większe pudełkowo, i o Farmagedonie, który też jest trochę większy, nie? Niż tamten, jest większy. No niż te drobiazgi, są większe. Były. Także trochę Joker Line zmienił trochę jakby edycję, że chodzi o pudełka, natomiast dalej trzyma się gier karcianych. I o Boss Monster i Farmagedon będą mówić Ink, Czuniek i Windziarz. Od której zaczynamy? Od Farmagedon. Dobra, trzymam go w ręce, dlatego tak wyszło. Farmagedon gra autorstwa Granta Rodieka, czyli to nie jest, to jest jakiś Amerykanin, z tego co pamiętam. 2 do 4 graczy. Gra o kurczę czym? Gra o oraniu pola, o orce na ugorze. O niezwykle takim dynamicznym, agresywnym i nieprzestrzegającym płodozmianu i pór roku. Farmer Wars, coś takiego? Taki Munchkin Agricola. To znaczy, dawno nie grałem w grę, która tak celnie swoim tytułem oddaje swój charakter. Tak, masa negatywnej interakcji. Masa. To po prostu ta gra cieknie negatywną interakcją. Humor rodem z... No trochę Munchkina jest, trochę przypomina. Tak. Że Munchkina na zasadzie, że to jest taki humor... że bardziej, czasami trochę niewybredny, bardziej, bym powiedział. Bardziej od mechaniki dopracowanej liczy się zabawa. Nie, no mechanicznie trzeba coś tam, nie? To za chwilę o tym nie mówić. Dobrze, to na razie. Ale klimat, tak. Najpierw klimat. No co, wsadzimy sobie... Znaczy no klimat jest kompletnie szalony, no bo to jest... niby to jest... Ale szalony, ale to się trzyma kubki. Czy nie? Kubki. Gnoju. Gnoju, tak. Rekiny agrobiznesu mają 3 pola na środku stołu i o nie walczą. I kto pierwszy wydzierżawi od Agencji Rynku Rolnego, ten ma. No to taka Polska, nie? Tak, a potem... Ale to słyszeliście o piractwie rolnym może? Że jak na... jeśli zasiejesz na polu uprawę, to możesz na to pole wziąć dopłatę, nawet jeśli pole nie należy do ciebie, więc kiedyś zdarzyło się tak, że po nocy wjechali rolnicy na jakieś państwowe areały, zasiali 100 hektarów pszenicy i... No już zasialiśmy, to bierzemy dopłatę. No i to specjalista Czynnik. To pasuje do tej gry jak znalazł, trochę ponieważ tak, trochę tutaj tak. Owszem jest pole, coś siejemy, coś nawozimy, a potem dzieją się z tym przedziwne rzeczy, bo to zmienia właściciela, przenosi się. No, komornik czasami wejdzie, płodozmian sprawi, że zasiałem kapustę, no, wyrosła pszenica. Płodozmian trochę dziwny jest, nie? Tak. Znaczy tutaj też rosną dziwne rzeczy, nie? Bo to rzeczy jakieś takie jak jakieś arbuzy, jakieś takie dziwne arbuzy, jakieś marchewki. No, baczne kabaczki. No, tak jest z dowcipem to wszystko. Nie wiem, czy to jest klimat, ale na pewno czuć taki... Nie, dla mnie to jest taki, ale jest taki... sympatycznie spójny, kreskówkowy. Tak, ale taki klimat raczej właśnie żartobliwy, bym powiedział. Bardzo nie? Żartobliwy, ale nie przeginający. Nie. Ja teraz szuram tak, że tak, otwieram pudełko. Pokaż jeszcze, co tam rośnie, bo to one wszystkie te uprawy nazwy, mają, tak. Mają... Dość śmieszne nazwy. Ziarko ze starbunia i to jest trufel śmierdziuszek, walnięta kukurydza, szykowna brokułka, rozpalona makówka. I to też ważne... To wszystko jest jakby też połączone z, nazwa jest połączona z tym, co gra karta robi, bo... I z fajną ilustracją. Dynia społeczna, najfajniejsze są te pyry, za poznańska pyra, która jest... Jakaś tam uczynna pyrka. Uczynna pyrka, tak. Jest którą taki, można zagrać u kogoś innego i dostać coś i za. Wygląda jak kot Shrek, nie? Kot ze Shrek. Tak. Trzyma się to kupy, kupy takiej zabawnej, chamskiej gry. Takiej kupy właśnie bardziej nawozu, Ale to się trzyma kupy. Tak. Natomiast tutaj nie ma żadnego klimatu, oczywiście niczego, to nie jest Agricola, że tam coś się sadzi, potem się zbiera. Nie. Znaczy właśnie sadzi się i zbiera, tylko trochę inaczej to wygląda. Tak. Gramy dwoma taliami. Mamy talię. Dwiema. Dobrze, przepraszam. Gramy liczbą talii wynoszącą 2. Mamy tutaj talię kart upraw. I talie kart akcji. Uprawy to są po prostu jakieś tam roślinki, które wsadzamy w ziemię i które chcemy sobie douprawiać, żeby je zebrać i sprzedać, żeby mieć za to jakieś pieniądze, czyli punkty. Ale możemy też wykorzystywać te karty do nawożenia naszych upraw, ponieważ kolejność jest jak w życiu. Siejemy, nawozimy i dopiero zbieramy. Ale zbieramy później. Jak w życiu.
Im lepsza rzecz ma wyrosnąć, tym więcej nawozu trzeba nawrzucać. Tak, to znaczy też. Droższa. Nawet nie lepsza, to droższa, tak? Bo to, tak, no. Bo, nie, to... bo niektóre są gorsze, też są dobre, mam, jak, bo masz tam, zdolności specjalne. Masz tak, masz zdolności specjalne, które są ten. Ważne jest to, co powiedzieliśmy, czyli nawozisz, ale zbierasz dopiero w kolejnej rundzie, bo to jest ważne, bo bardzo rzadko doczekasz. Bo wchodzi deck akcji, o których właśnie tak, się nie ma. Tak, są jeszcze karty akcji i tam mamy rzeczy w stylu zniszcz wszystkie uprawy, zniszcz wybraną konkretną zamień uprawę. Zamień właścicieli. Zamień dwie uprawy. Zamień dwie uprawy miejscami, oddaj kartę z ręki, oddaj dwie karty z ręki. Polej chemią zabrać. Komuś. Polej komuś chemią i obniż wartość uprawy. Ubezpiecz uprawę. Żeby w razie gdyby jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności coś się z nią stało, co się to dzieje prawie zawsze. No. Ale ja z drugiej strony tak przecież... Patrząc na te karty akcje, tak myślę, że 60-40%. 60% to jest takich mega negatywnych, na zasadzie robię ci coś złego, a 40% to jest takie bronię się przed tym, co robisz mi coś złego, nie? Tak, tylko... To w zasadzie tylko dobierz karty jest taka normalna. Jakaś. No i super glizda, która ci obniża, bo tam... Użyźnia. A ta super glizda wygląda jak czerwy jak z dziuny. No i co? A, i właśnie, te karty, one nie ma, znaczy większa, część z nich ma, ale część nie ma takiego zastosowania, że o tą kartą robię konkretnie jedną rzecz, bo tu jest dużo takiej, dużo take that, czyli bije cię kartą, która mówi uderz przeciwnika, ale z drugiej strony, czyli mamy tutaj tę kartę wykoś dowolną uprawę. I to mogę zagrać tę kartę jako wykoszenie komuś uprawy, żeby on stracił punkty. Ale jeśli ubezpieczę swoją uprawę i wykoszę swoją słabą własną, uprawę na przykład, no. I wykoszę swoją własną, to dostaję pieniądze z ubezpieczenia. Więc tutaj część kart takich prostolinijnych można na więcej niż jeden sposób wykorzystać. Aczkolwiek nie ma co się oszukiwać, że w większości przypadków jednak jak karta jest do bicia nią przeciwnika, kurczę, to trzeba nią bić przeciwnika. Ta gra zachęca, no. To nawet te grafiki zachęcają do tego, przypierdziel mu, no, tak? Nazywa się Farmagedon, to nie może być o spokojnej agrokulturalna rozwałka. Bardzo, szczególnie kulturalna. Pod tytuł jest nawet fajniejszy niż tytuł. Tak, no. Szczególnie kulturalna. Tak, szczególnie, że myślę, że to jest Farmagedon... Nie każdy będzie kojarzył, dlaczego... Nie wiem, czy wszyscy grali w tę grę, nie? Karmagedon. dobra. No to krótko, bo to krótka gra jest tak naprawdę. To jest gra, która... Znaczy, pierwsza taka zaleta, nie zaleta tej gry. To jest gra, która trwa 20-30 minut, góra. Góra. I jest niesamowicie dynamiczna. No, jest tak. Bez przerwy tutaj się tak, coś zmienia. Czasami strach coś wystawić przed siebie dobrego, bo i tak wiadomo, że coś ci z tym zrobią. Zagraliśmy sobie właśnie partię przed momentem i miałem trzy karty zebrane. Ciuniek 30, 12. No, doświadczeniem. Ciuniek jedzie na ekspie. Tak, tak. Ciuniek się po prostu zna na tym, nie? Gra jest specyficzna, bo powiem tak, że jakbym gdzieś kiedyś się zobaczył, to bym się pomyślał, kurde, głupia losowa gra, beznadziejna, na zasadzie odrzucam, bo nie lubię takich gier, nie? Mhm. Bo to mimo wszystko gdzieś tam będę porównywał do Munchkina. No jest to tak. No, taki ten typ Munchkinowy, mhm. To jest nieciekawy typ dla mnie gier. Natomiast ona się różni od Munchkina tym, że w Munchkinie jest więcej takiego... No Munchkin ma te karty, które tylko w jeden sposób wykorzystam, czyli karta w stylu uderz przeciwnika w twarz, bo możesz. Ale wiecie, co mi chodzi, Munchkin jest taki bardzo... I Munchkin nastawia się bardziej na dowcipy niż na grę. Dowcipy i więcej jest interakcji takiej na zasadzie skombujmy coś tutaj, tak? To jest gra dowcipna, zabawna, to jest idealna gra, mam wrażenie, dla mało grających ludzi, którzy przy piwku będą sobie pocinać. I zupełnie nie chcą się spinać na to, że coś wymyślą i zagrają świetnie i coś, tylko właśnie takie na zasadzie, o fajna karta, dobra, uszkodziłem ci, pomogłem tak, sobie, zdobyłem się, coś, nie? Okej? Tak. Ale przy okazji nawet coś tam wymyśliłem, w sensie tak. Zagrałem trzy karty, które się skombowały i coś wyszło... Bo można. I coś wyszło sensownego na siebie, coś tam, tu glizdę, tu coś, tak. Zebrałem w tej samej rundzie, tak. Jaki jestem sprytny. Więc ja powiem tak, dla mnie to nie jest ma kategoria gry, bo to jest kategoria gry, jest, to jest party game taki. Żadnego z nas to nie jest znaczy, gra. Tak, to nie daje. Jest taki, znaczy, ale, jak na tego typu kategorię gry, na pewno muszę pochwalić, po pierwsze, bardzo dobre ilustracje, zabawne nazwy, bo to wszystko ma, jedna karta mi się tylko nie podoba, no nie podoba mi się komornik sądowy, który po prostu nie było chyba na niego pomysłu, bo jest taki, ta biała taka tabliczka komornik sądowy, nie podoba mi się ta karta bardzo. Natomiast są zabawne ilustracje, naprawdę zabawne ilustracje. Gra ma duży flow, który jest bardzo dużą pozytywną rzeczą. I ogólnie jak ktoś szuka takiej imprezóweczki,
No kurczę, ta gra moim zdaniem jest lepsza niż właśnie Munchkin, tak, który bo, jest... Bo ona nie udaje, że jest w tym że jest coś jakoś, więcej, tak. Że tu trzeba znaczy, nie wiadomo co ja wymyślać. Ja podsumuję to w taki sposób, że w tej kategorii gier większość gier tej kategorii to są gry, od których uciekamy z krzykiem, od tej tak. Nie uciekamy. Nie, no w tym takie właśnie ona nie... Znaczy nie usiądziemy, ej zagrajmy w Farmageddon. Nie, ale... no bo to... Ale też nie będę się wzdrygał, wiesz tak, o co chodzi. Tak, znaczy, tak. Przede wszystkim, po partii nie miałem takiego wrażenia, och Boże, wreszcie skończyliśmy i możemy mieć z głowy. Nie, bo jej zaletą jest to, że jest też 20 minut, tak? Ja znam, wiesz, sytuację, że łączki nie grasz po 3 godziny, tak? I się męczysz, bo tak, nie, no zdarzają nam się takie gry, że... Dobrze, wreszcie, dobra, zaraz skończymy, nagramy i będziemy mieli ją z głowy. Właśnie, a tu nie było tak. To jest gra, która ma mechanizm kończący. Munchkin nie ma mechanizmu kończącego, w sensie tam gramy dopóki ktoś nie wygra i inni gracze tak, mogą po prostu zbijać. Po prostu zgrywamy stos i... Tak. Na butelku teraz uprawiaj albo giń. Albo gnij i zostań kompostem agrarnej historii. Nie, jest to dobre, tak, jest to śmieszne. Ja nie wiem na ile, znaczy, zagraliśmy to w kilka razy. To mnie dalej bawi, bo to są zabawne rzeczy. Znaczy, te ilustracje mnie bawią, bo to mnie bawi. A, no i ważne, na dwie osoby nie grać. Tak, graliśmy na dwie osoby, ty nie grałeś. Nie, ja nie grałem. Na dwie osoby to jest nuda, niestety. Ale na 3-4 już jest sporo. Szkoda, że to nie chodzi na więcej osób, bo to jest taka właśnie typowa gra pod tytułem konwent, pod tytułem pub jakiś czy coś takiego. Znaczy specyfika zasad wymusza, nie pozwala, żeby grało więcej osób, bo zawsze masz 3 pola i zawsze masz nieograniczoną liczbę akcji, więc pierwszy gracz po prostu zajmowałby wszystkie pola i kończy. Słabo by to było. Ode mnie to będzie oczywiście zero, no bo tak to będzie, ale powiem to trochę tak jak przy innej recenzji, jest to gra okej. Okay. I to nie jest gra, która po prostu dostaje zero, no bo to nie jest gra, która trafia w mój akurat gust strasznie. Natomiast mogę ją polecić naprawdę i widzę, że ona może trafić w gusta wielu osób. No ja w zasadzie niewiele więcej mogę dodać, bo to no zero, dlatego że to nie jest coś, co mi sprawia... Ten typ gier nie sprawia mi przyjemności normalnie. Natomiast jak na ten typ gier, to zdecydowanie grałem bez bólu i... Chodząc po, nie wiem, bywając u nas w klubie, czy chodząc po konwentach, widzę ludzi, którzy będą się świetnie przy tym bawili. Tak. Tak. Ja bym musiał powtarzać po was, więc powiem po prostu zero i przechodzimy do Boss Monstera. Okay. Tak jest, bo tu ma być jeszcze druga gra do recenzji ponoć. Boss Monster. 2-4 graczy, dużo większe pudełko niż standardowe trefla, dlatego że w grze są 3 dalie tak naprawdę i dostajemy pudełko, w którym mamy dość dużą instrukcję, to ważne, no i taką wypraskę śmieszną, no pudełko z... Bardziej chodziło o to, żeby pudełko przypominało pudełko kartridża od NES-a. Jest w porządku, bo wiedziałem, nie wiem czy widzieliście oryginalną wersję, jest inaczej wydana. Nie. Jest troszeczkę inaczej wydana, więc fajnie, że to jest tak zrobione. No i to jest gra do 2-4 graczy, w których wcieramy się w co? No tu jest ten pomysł, który ileś tam naście lat temu był oryginalny, to znaczy, że zamiast być tymi bohaterami podbijającymi podziemia, to my jesteśmy tymi potworami, którzy będą podziemi bronić, to na etapie Dungeon Keepera był strasznie oryginalny pomysł. Jesteśmy smokiem z Mario. Tak, od tego czasu przez różne tam Dungeon Keeper. Dungeon Lordsy, potem planszowe i tak dalej, ten pomysł przestał być już tak oryginalny. Natomiast tutaj jest jeszcze okraszony grafiką komputerową z gier bardzo starych i niezbyt pięknych. Ale... Czyli pikselozą. Ale przez wiele osób tak, kochanych. No tak, ostatnio jest taki trend, żeby to robić, bo jest przecież model, jak się nazywa, Pixel Tactics, ale też są... Waleczne piksele, ale też kilka koreańskich gier na SN było w pikseliozie, takich typu Chińczyk. Tak, ale bo to jest, to goni za trendem też komputerowym, który teraz jest mnóstwo komputerówek, które wychodzą w tym retro klimacie. Minecraft? Nie, Shovel Knight i jakieś takie. Dobra, tak. Okej, narysam klimat. Klimat jest całkiem spoko, no bo wybieramy sobie jakiegoś bossa, którym jesteśmy. Będziemy sobie wrzucać jakieś komnaty, które są komnatami tak jest, pułapek albo potworów. Wiemy, że będą przychodzić ci bohaterowie, bo wiadomo, że celem życia bohaterów jest to, żeby nas bić. Podbić, tak? Więc musimy im ustawić taką ścieżkę zdrowia, żeby do nas nie dotarli. Tak, no i to się uczciwie tu broni. Budujemy sobie komnaty, wstawiamy w nich pułapki, te komnaty ulepszamy i staramy się przyciągnąć do nas takich bohaterów, których jesteśmy w stanie zabić, a nie przyciągnąć takich, którzy są w stanie zabić nas. Bo wbrew pozorom to jest trochę taka licytacja naokoło.
Mamy, każda komnata ma jakieś skarby. To są ikonki na dole każdej karty. I powiedzmy, wojownik pójdzie do tego... Gdzie są jakieś tam, nie wiem, zbroje, a... A mag pójdzie szukać książek. A złodziej po skarby, tak? Jakieś tak. Tam, i co? I budujemy sobie swoje podziemia w taki sposób, żeby mieć tych ikonek... Nazwijmy to podziemka. Podziemka. No, bo to jest tylko 5 korytarz. Tak, korytarz. Budujemy swój korytarz w taki sposób, żeby przyciągać do naszych podziemi bohaterów, którzy są w wiosce. I na przykład jeśli widzimy, że w wiosce jest złodziej, to chcemy jak najwięcej worków ze złotem poustawiać. Jeśli kilku graczy będzie miało tyle samo worków ze złotem w swoich podziemiach, to złodziej wpadnie w ciężką kontemplację i stwierdzi, w następnej rundzie zdecyduje, dopiero gdzie pójdę. Tak kręci tą głową, tak nie po prostu wiem, zamyśli nie. Się, o nie, tu jest fajnie, tu jest fajnie, tu jest, och, nie wiem. Taki życiowy, nie? I to jest muszę się z tym przespać. I to jest całkiem zabawny pomysł, bo to z jednej strony mamy, właśnie, to jest taka licytacja na opak, bo niby chcę przelicytować przeciwników liczbą ikonek. Ale czasami nie chcę. Ale z drugiej strony to nie jest tylko ikonka na tej karcie, tylko to jest jakieś pomieszczenie, które ma jakąś zdolność i dobrze by było, żeby pasowało mi do innych pomieszczeń. Dobrze by było przede wszystkim, że jak już przelicytuję tych przeciwników, to żeby te pomieszczenia były wystarczająco silne. I właśnie, bo pomieszczenia możemy budować na pustych miejscach, ale możemy też budować, przebudowywać pomieszczenia i budować jedne na drugich. I to sprawia, że na przykład tracimy jakąś ikonkę i bohater idzie do przeciwnika, bo widzimy, że on go nie pokona. Albo właśnie sobie przeciwnik się nastawił na pokonanie, no to my wystawimy tak, żeby zremisować z nim i żeby... Tak, żeby poczekała ta karta na przykład. Tak jest. Tak? Mamy tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo nie mówimy tylko cały czas o komnatach, ale jeszcze też talia czarów. I te czary są dosyć takie mocne, bym powiedział. To no znaczy... Właśnie. Ja do czarów chciałem za chwilę dopiero. Za chwilę, bo ja jeszcze chcę o talii komnat jedną fajną rzecz powiedzieć. Bo tam jest ten mechanizm, że możemy sobie karty zagrywać jedne na drugie i ta karta spod spodu, ona nie jest odrzucona, tylko tam zostaje. I część kart pozwala nam niszczyć komnaty. I w momencie, kiedy niszczymy jakąś komnatę, to odsłaniamy tę komnatę, która była na niej wcześniej. Tak. I to jest bardzo fajna łamigłówka, która sprawia, że możemy sobie zaplanować. Układamy sobie karty w stos i odrzucamy je w taki sposób, żeby wychodziły w kolejności, w której sobie zaplanowaliśmy. No, ja do tego to nie doszedłem i nie wiem, czy uda mi się dojść do czegoś takiego, no ale nie jestem ciągnięty. Ale to jest... Całkiem sprytna łamigłówka, której nie widziałem. Jest taka potencjalność. Znaczy, tak, no jest taka potencjalność, że wykładasz komnaty na moment, tylko po to, żeby ją zniszczyć i uzyskać powrotem komnaty, która była pod, tak. I to jest bardzo fajny pomysł na grę. Tylko to jest pasjans. I autor też zauważył, że to jest pasjans. I stwierdził... Bo nie, ja jeszcze chciałem powiedzieć o tych komnatach, bo być może nie powiedzieliśmy, że każda z nich ma w zasadzie zdolność specjalną. I to też jest, niektóre z nich fajniej jest bliżej wejścia wystawić, niektóre z nich jest fajniej wystawić... Są komnaty zwykłe? Pierwsza partia. Ciuniek mi wytłumaczył, o co chodzi. Gramy, bo już zagrał wcześniej, położył sobie komnatę i mam, że komnata po prawej. I to była moja pierwsza komnata, nie? No i kładę kolejną po prawej. Ciuniek mówi, jaką po prawej, nie? Jakby nie powiedział mi, że buduję komnaty, wiesz, że jesteś w pokoju i dopiero budujesz korytarz, który będzie... Chociaż nigdy nie grał w Mario, Mario idzie w prawo. Wiesz, ja założyłem, że buduję pierwszą, no i buduję kolejną, tak? Mhm. I dopiero... I tak pamiętam, że ta pierwsza karta była taka mega, wiesz, że po prawej będę miał tam coś więcej, nie? No i się okazało, że nie. Ale wtedy się nawet ograłem, wtedy pamiętam, że się zirytował strasznie na mnie. Dobra, idźmy do tych czarów. Właśnie, bo to jest fajna łamigłówka, ale to jest pasjans. I autor też zauważył, że to jest pasjans i stwierdził, to dodam jeszcze drugą talię kart i to będzie talia kart interakcyjnych, w stylu... No, tak stwierdził. Interaktywnych, tak. Zniszczę ci komnatę, albo zabiorę ci tego bohatera, albo ten bohater... Idzie do mnie. Idzie do mnie niezależnie od czegokolwiek. Albo standardowe, zagrywasz kartę, to ja zagrywam przeciw kartę i się kontrujemy. I to jest trochę właśnie przykre, bo to jest fajna łamigłówka z takim manczkinem z talią z manczkinem wrzuconą znowu. Właśnie tak grając to teraz ostatnio stwierdziłem, że to nie jest mój ulubiony mechanizm w grach. Jaki? Take that. Ręka kart, które mogę sobie zgrać w zasadzie w dowolnym momencie i które robią coś tak. Dobra, to ja właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo dla mnie karty czarów tutaj jakby o ile komnaty mają różne zdolności i one te mocniejsze przeważnie mają jakieś trochę słabsze zdolności, te słabsze, jeżeli chodzi o liczbę ran, mają jakieś mocniejsze zdolności, to one są jak powiedzmy dla mnie, mam poczucie wyważenia tego wszystkiego. To w przypadku tych czarów
mam takie poczucie, że ktoś się do tego nie przyłożył. Wiecie, o co chodzi? Mm-hmm. To jest takie w zasadzie, okej, dobra. To zróbmy jeszcze. Co może zrobić ta karta? A, ta karta może zrobić tak, że zamieniamy 8 komnat i jeszcze wyciągamy 4 randomowo z talii i 2 dostaje ktoś tam, 2 wyrzucamy do kosza i dzięki temu coś tam. Nie? A ta druga co robi? A daje ci punkt po prostu. A, spoko. No, spoko. I nie wiem, czy mi się to podoba, bo pierwsza moja myśl po pierwszej partii, powiedziałem do Ciuńka, spytałem się, po co ty mi jesteś w tej grze? I Ciuńek powiedział, no wiesz, no walczymy o tych bohaterów, bo w zależności od tego, którą położymy ten, bo to jest, to jest jedyna rzecz, która, do której potrzebny jest inny człowiek. To znaczy, jeżeli wychodzi wojownik i złodziej i widzę, że Ink ma samych kapłanów przyciąga, to ja wiem, że położąc jeden miecz, ten wojownik przyjdzie do mnie, no chyba, że ty też położysz jeden miecz, tak? I to jest jedyny element, w którym jesteś potrzebny. Bo ja bym kartę czarów tutaj w ogóle wyrzucił z tej strony, bo mi się to nie podoba. Dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Natomiast w ogóle ta gra by się dla mnie świetnie sprawdzała, gdybym miał ją jako w Windowsach jest takie tam aplikacje gry, Passion Sapper, Pająk i tak dalej, i Boss Monster mógłby być jedną z nich. Coś po prostu na pudełko, Passion często. Mówię o tym. Masz tak, takie refleksje. Ale mówisz, słuchaj, to jest jak tekst na pudełko. Passion Sapper, Pająk, Boss Monster. No bo tak jak sobie pomyślisz, kurczę, tak naprawdę... Nie, no bo to jest taki tower defense troszeczkę. Tak, znaczy tower offense. Taki tower defense tak. W sumie. Przychodzą sobie coraz silniejsze potwory, tak. A ja mam ustawić im ścieżkę zdrowia, żeby nie doszły do tego, tak. Do tej bazy. W sumie to dokładnie jest, tak? Dokładnie tak jest, co więcej, dokładnie możesz przewidzieć, kiedy będą mocniejsze potwory, bo też jest tam te karty bohaterów i superbohaterów. Które są, różnią się tym, że tam ci bohaterowie mają tam maksymalnie 8, a tam ci zaczynają się od 11 i już to, tych konat musisz mieć więcej, ale z drugiej strony też to właśnie mówię, no jakby ja nie czułem potrzeby posiadania tam kogoś innego i świetnie by się to sprawdziło, jak Onirem czy coś takiego, czyli sobie siadam, nudzę się chwilę, 15 minut i sobie rozgrywam partię, tak? I na przykład można by zrobić taki wariant solo, że przelatujesz całą talię, musisz przejść całą talię i ile pokonasz, tak? I zobaczyć na zasadzie, gram na achievementy, czy jestem w stanie przejechać wszystkich, nie? Co więcej, bo tutaj trzeba o tym powiedzieć, bardzo fajnie wykonana gra, bardzo, mnie to podoba się i wykonanie pudełka, bo jest porządnie wygląda to, naprawdę zachęcam. Mm-hmm. Te arty są dla mnie, ja akurat jestem chyba... Mi się to trochę przejadło już, ale, muszę powiedzieć. Ale są... Okay. Nie no, ale są bardzo odpowiednie do tego, tak. Co ta gra robi i o czym mnie, jest. Mnie się podobają grafiki na kartach, ale nie jestem przekonany do... nie do tła karty, tylko do designu karty, czyli ramki layoutu. Layout jest słaby. I ostatnia rzecz, która jest bardzo fajna. Tutaj są jakieś teksty na tych kartach, takie dodatkowe. Na przykład, tak. Na bohaterach masz fluff. I ten fluff jest jakiś tam na tyle... Znaczy, zabawny. Faktycznie, za pierwszym razem. Jak graliśmy za pierwszym razem. Teraz już później to w ogóle nawet nie pamiętałem, ale faktycznie. Masz tam jakiś fluff, na przykład Nathaniel, pogromca kalmarów. Ten szorstki rebeliant pokonał już potężnego paszkwila, władcę skałornic. Teraz pragnie zniszczyć samego króla Ropucha. No i to są takie rzeczy, które mi tutaj w ogóle nie pasują. Nie? No właśnie to brakuje takiego odgłosu świerszcza jeszcze po tym. Takie to jest ten. I kurczę, gdyby to była gra jednoosobowa, to by mi to miało takie... Pykłoby mi to. A powiem tak, ona jest w porządku, natomiast nie ma tu szału. A ja pamiętam, że była taka partia, w której ja nie grałem, tylko była grana na stoliku obok, tak. Gdzie to była jakaś straszliwa, negatywna interakcja poszła, ale to szansu czary. To szansu był, tak. Przez czary. I znowu mam takie poczucie, że to jest spoko gierka, bo nawet teraz graliśmy takie przypomnieniową partyjkę z Inkiem, cała 17 minut może graliśmy, max, coś nie? Takiego, no. Bardzo szybko to idzie, bardzo sprawnie to idzie, ale znowu pytanie jest, po co mi tam jesteś, wiesz, nie? I to jest mój jedyny zarzut, który tak naprawdę dyskryminuje tę grę jako grę, bo ja nie widzę tutaj, na pudełku jest 2-4, a to jest gra 1-1, no, jeden, nie potrzebujesz tam nikogo innego. Ta licytacja jednak troszeczkę... Ja nie czułem, w sensie... Zupełnie mi nie przeszkadzałeś. No, w tej grze. To jest pasjans i ty mi nie przeszkadzasz, ale przez to, że są inni gracze, nie możesz się wyspecjalizować na jeden typ kombat. Bo nie ma w talii tylu bohaterów jednego typu, żebyś w stanie było osiągnąć. Jeżeli ty zgarniasz jeden typ, a przeciwnik dwa typy, to on wygra. Tak. Jeżeli gra sensownie, więc. Tak.
No spoko, ale mówię, damy, no, ale to jest taki, wiesz, dobra, może źle to powiedziałem. Jednoosobowy wariant mógłby tak jak, być. Tak jak ty powiedziałeś, ty mi nie przeszkadzasz i no właśnie, i tylko tyle, nie? Trochę za mało tej interakcji dla mnie tutaj jest, żeby powiedzieć, że bardzo się ścigam z tobą. A druga, jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Każda partia, którą grałem, kończyła się bardzo bliskimi wynikami. Bo naprawdę to nie jest gra, która gdzieś tam zabija poziomem trudności. No tak, bo nie, jeśli... Bo to, chciałem powiedzieć, to zbudowanie tego zabójczego podziemia nie jest trudne. Tak. On to... Nie wiem, może jak właśnie strasznie byśmy się krzywdzili tymi czarami. To... Czarów też nie dobierasz tak jak głupi, nie? No w sumie tak, jeżeli nie zbudujesz sobie komnat, które ci pomagają w ciągnięciu czarów, to... Może dojść tak, że nie... A, grałem taką partię, że dostałem na starcie dwa przeciwczary tylko i przez całą grę żadnego nie dobrałem. I to było trochę przykre. Nie, właśnie. Taką łamigłówkę wtedy miałem. Tylko miałem czas zastanawiać się na tym, w jakiej kolejności nie wiem, zagrywać. Może właśnie dlatego, że te czary zupełnie nie tęsknię za nimi, to mi nie przeszkadzało. To i właśnie w tej ostatniej partii przypomnieniowej całkiem dobrze się z tym czułem, żeśmy się tymi czarami nie okładali szczególnie. Tak, znaczy no ja też nie mam żadnego czaru, który mógł tak coś tam strasznego zrobić. No dobra, no to do oceny, Czuńku? Nie wiem, to będzie chyba... chyba zero jednak, bo to jest sympatyczna gra, to jest... Daje fajne możliwości kombinowania, ale jednak ta talia kart czarów trochę mi psuje, bo cała gra jest fajna, elegancka, ma parę problemów, bo na przykład... Może się okazać, że tak, licytujemy się o to, kto ściąga wojowników do swoich podziemi i jeden gracz nie dobiera kart, na których są miecze. No i przykro, no nie dobiera, więc nie ma czym licytować i to tak trochę zgrzyta. A talia czarów jest po prostu nieelegancka, nie pasuje mi do reszty. Jest nieelegancka i ta talia czarów faktycznie ona mi przeszkadza, bo ja zasadniczo chciałbym dać... Grało mi się w to przyjemnie, fajny pomysł, szybka gra... Można sobie pomieszać tymi komnatami, nie ma nadmiernie myślenia, coś tam się dzieje. Ta talia czarów mi przeszkadza, ale ja chyba dam słabą jedyneczkę. Słabą jedyneczkę, bo dobrym człowiekiem. Nie mam... Tak. Jesteś dobrym człowiekiem. Tak, jestem dobrym człowiekiem, mimo że bardzo złym tym bossmonsterem, władcą podziemi i który morduje wielu bohaterów i tak dalej. Także słaba jedyneczka. Ja powiem tak, podoba mi się wykonanie, podoba mi się arty, podoba mi się sam koncept, natomiast to, że mam poczucie, że nie potrzebuję innych graczy do tego, żeby grać, to mnie trochę denerwuje. Denerwuje mnie ta talia czarów i gdyby nie to, znaczy zakładam, że gdyby nie to, gdyby tam była większa interakcja jakaś pomiędzy graczami, na przykład, że możesz, załóżmy, takie coś, że mogę podesłać ci w jakiś sposób, nie wiem, komnatą czy czymś takim, nie, albo jakoś, nie tymi czarami, żeby była większa ta interakcja. Sam koncept mi się bardzo podoba, natomiast no, dla mnie to jest zero z innej przyczyny. No mówię, no nie czuję, żeby ktoś, kto zagra ze mną, był zaangażowany w grę ze mną. I ostatnia rzecz, która chyba tutaj takim gwoździem do trumny jest to, że ona nie, dla mnie, to co powiedziałeś, Ciuńku, ty powiedziałeś, że tam można robić różne kombinacje i różne kombosy, ja tego nie czuję. Ja czuję na zasadzie takiej, że raczej wykładam to, co mogę, bo gra za krótko się trwa, żebym mógł tam, wiesz, za bardzo, zbyt losowa jest, żebyś mógł to nadzorować, przez co trochę tak samograj, na zasadzie wybieram to, co najlepsze w tym danym momencie, nie? Ale ogólnie znowu jest to taka gra, która myślę, że może trafić do wielu osób, tak? Niekoniecznie do mnie. Dobra, to co, no to Boss Monster i Farmageddon 1. Jedna jedynka i reszta tam, ale dobra, ale... Moja to jedynka była. Taka słabiutka. Słabiutka. Taka blakła jedynka, ale dobra, ale spoko. Nie, no wiem. Żadnej z tych, mimo tego, że tu jakieś stado zer wyszło, to żadnej z tych gier jakoś nie. Bardzo nie krytykuje. Nie. Jest spoko, widać, że nie wiem, jak tam Trev Joker na się będzie rozwijał. Oni mają całkiem fajnie. Są dobrzy w tym, co sobie wymyślili, że tak, robią. Tak. Dobra, mówili dla was w takim razie w tym dłuższym odcinku dwugrowym. Ink, Ciuniek i Windziarz i dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.